jeździsz na pitbajkach? Ja zacząłem jakoś rok temu jeździć na pitbajkach z Kubą Majszakiem, klub Pitbike 51. Tak jakoś się zaczęło. Teraz na szczęście już jest ta pierwsza runda w Głażewie. Nie mogliśmy się na nią doczekać. Spróbowałem też na Supermoto w tym roku, tak wyszło. No ale nic, do przodu jedziemy i trzymamy tylko gaz. To twój debiut, jeżeli chodzi o offroad? Nie, jeździłem rok temu w Głażewie, to był tam mój debiut, teraz będę tutaj drugi raz dopiero. Tor bardzo dobry, fajnie mi się na nim jeździ, kolejny dosyć głębokie, ale tak, to jest okej. A czemu offroad, a nie asfalt? Tak bardziej do offroadu, zacząłem od offroadu. Asfalt, nie powiem, że jest zły, ale tak nie wiem, jakoś bardziej wolę piach. Nic, zobaczymy może co dalej. Na pewno idę jeszcze też bardziej w kierunku żużla niż crossa i supermoto. Jak trenowałeś podczas pandemii? Czy były jakieś utrudnienia? My szczerze nie mieliśmy żadnych utrudnień. Jeździliśmy sami, nie trzymaliśmy się w tłumach. Powiem, że byliśmy w Włoszech, akurat jak się zaczęła pandemia, więc no wtedy było wesoło, ale jakoś udało nam się wrócić do Polski. I trenowałeś z jakimś trenerem, czy indywidualnie? Tak, z Jakubem Majszakiem i z całym klubem Pitbike 51. Jak spędziłeś ostatnie dni? Też na treningach? Ostatnie dni, szczerze, byłem na treningu tylko żużlowym, a tak to wczoraj pojeździłem na treningach i to w sumie wszystko. Ale czujesz się przygotowany na dzisiejsze starcie? Tak, w Włoszech i w całym sezonie zrobiłem 104 motogodziny, więc raczej dobrze. A jak oceniasz swoją konkurencję? Jest ktoś, kto będzie deptał ci po piętach? No na pewno będzie ktoś, ale no, zobaczymy. Są duże szanse, małe. Zależy jak co się stanie na torze. Nic. Jaka będzie pogoda? Jaka będzie pogoda. Ale dobrze, że w sumie pada, przynajmniej każdy będzie mieć równe szanse.